Hej ekipa, witam was, Stanie, witam was serdecznie w terrarii. Jak widzicie, jestem tutaj. O! O, jaki wielki miecz! Coś ty, o jest, coś ty. Tak, jak widzicie, przygarnąłem tutaj z uchodźcę ze świata Satisfactory. Przybył do nas Tolma, witam cię serdecznie. Dzień dobry, ja być uchodźcem i ja tu przyjść pracować. Tak, właśnie, Tolmaj obiecał mi znalezienie żelaza. Żelaza, rudy żelaza, żelaza, bo w tym momencie mam tak ogromne problemy z brakiem żelaza, że ewidentnie musimy iść i szukać. Dobra, schodzimy tutaj do podziemi. Tylko uwaga, bo tutaj jest mega, mega... O, tu coś błyszczy. No bo ja trzymam magiczny świetlik, który podświetla wszelakie rudy. Wszelakie rudy, ale wiesz, że to prawdopodobnie wszędzie jest ołów. Ale spoko, sprawdzaj, testuj, testuj. Szukamy. Wait, a ołów to nie jest czasami odpowiednik żelaza? Miedzi, ołów, miedzi, ołów. Ja w ogóle żelazem, pełno miedzi. Bo ogólnie, Staniu, to masz tak, że masz dwa zestawy rud na świat. No. I może ci każdą wygenerować osobno. Na przykład miedź to masz cynę, odpowiednik i możesz mieć albo miedź, albo cynę. Tak samo z żelazem i ołowiem. No dobrze, no ale to jak ja mam zrobić wszystko to, co z żelaza wymaga? Ołowiem. Jak to ołowiem? W recepturach jest żelazo. No dobra, w recepturach niby tak. No. Ale ołów zatrybi. Co ty gadasz? Idź sprawdź u gajda, czy możesz ołowiem sprawdzić. Dobra, wiesz co, zanim to zrobię, ja tutaj sobie pozwolę jeszcze zejść tutaj do podziemi. Bo tutaj w końcu, słuchajcie, eksplorowałem. Eksplorowałem po nocy, teraz już się widzę, zasypały. Ale sobie tu eksplorowałem, zresztą widzicie to na minimapce. Odkryłem tu bardzo interesującą rzecz. Tylko, o, kurczę. To się samo zasypało. Panią, skrzynka! Gdzie jaka skrzynka? Gdzie jest skrzynka? No u góry skrzynka. Nie widzisz? Wow. No, dobra, to nie jest pułapka. Ja, jaka fajna. Co nie? Wow, achievement dostałem! I'm a loot! Srebrna moneta, pochodnie, mikstura górnictwa, shurikeny, lina i kolce do butów. A to do czego służą kolce do butów? W skrócie, możesz się przyczepić do ścian. Czekaj, zademonstruję ci zaraz. No i poszedł z tym. Czyli co, jeżeli możesz się przyczepić do ścian. No dobra, to wiesz co, może zejdźmy tutaj niżej, gdzieś coś będę widział, bo tak o, to... O, tu. O. Oż ty, fajne. Dobra, schodzimy tu w dół. Zgodnie z tym, co... No czekaj, tam jeszcze szmaragdy masz. Gdzie szmaragdy? No tutaj. O ja! No i widzicie, jednak warto takiego człowieczka przygarnąć, jak widzicie, takie obeznany z tym wszystkim. Wystarczy, że ktoś nie jest ślepy, nie? Dzięki, no dzięki, no ja wiedziałem, że po prostu zaraz będę tutaj oczerniany, że ślepy i w ogóle w ciule. No ale, no skąd ja mogłem wiedzieć, skąd ja mogłem to wiedzieć? Jezu, jaka tu jaskinia! A swoją drogą, co ty masz, że ty cały czas świecisz? Górniczy hełm! Hełm górnika. Mhm. Ja tylko mam potkę górnika. Dobra, to potki się wyłóż, nie? Jak się wyłóczysz, to będziesz mógł sobie przywoływać. Ale musisz odpowiednią ilość. Dobra, musimy tutaj się przekopać w dół. Oczywiście spuściłeś wodę. Teraz się będę topił. To ty tą wodę spuściłeś. Ja spuściłem, ty spuściłeś wodę. Nie zawsze wypuściłem. Już mnie oczernia, patrzcie, już mnie dziadę oczernia. Dobrze, tutaj nie zaczął, już mnie oczernia. Dobra, tutaj zamiast ołówy. Ołówy to naprawdę je mam mnóstwo, czyli jeżeli... Dobrze prawdę życzesz, a nie wiem, czy to jest prawda, czy kłamstwo, bo w tym momencie ja tak na razie ci jeszcze do końca nie ufam. Czyli na to wychodzi, że ja przez tyle odcinków mogłem sobie już zrobić te zaawansowane warsztaty, a tego nie mam, nie miałem, serduszko, bo nie widziałem. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że serduszko, udało mi się, widziałem tą poświatę, nie widziałem, czy to serduszko, ale tak coś czułem, że to jest serduszko. Panie, uważaj. No, pod żadnym pozorem nie wchodź tu na górę, tu jest śmiertelna pułapka. Tak, śmiertelna pułapka. W sumie czekaj. Dobra. Rozbroiłem ją. Dobra, zbieramy serduszko. Jej, łamać ser, zdobyłem serduszko. A co za śmiertelna pułapka, gdzie była? Tutaj był taki kamulec, który spada jak staniesz na płytkę, która stała tutaj. Aha. No, chciałem zobaczyć, jak to spadło na ciebie. No i popsułeś zabawy. Dobra, tutaj coś mamy. Łoj, ratunku, ratunku, topię się. Topię się. Ja. Rzucam tam granatami. Dobra, dlaczego ja nie mogę pływać tutaj? What the fuck? Bo nie masz płetw. Wyskocz sobie. Że co? Płetwy tu trzeba mieć? Ojej, to aż tak. O, tu kolejna pułapka pode mną. No, stań na nim. A, to widziałem już kiedyś. Nie wiem, gdzie jest aktywator. To tutaj jest. Dobra. Aha, dobrze. To wiesz co, to wbijamy z kanału. O, ja tutaj coś znalazłem.
Jakiś kijaszek. Jaki kijaszek? Co nie to wiem, za kijaszek znajdziesz? Coś świecące tutaj jest. To coś świecące to ja rzuciłem, to właśnie podświetla rudy. A jak mogę to zebrać? Nie zbierzesz tego. Łe, dlaczego? To... Dlaczego tego ty możesz, a ja nie? Ja się nie zgodzę na takie coś. Ej, to jest... To jest użyte. Mogę ci dać nieużyte. Ale po co ci? Ale to jest nieuczciwe, ty możesz, a ja nie. Jakim prawem? Ja się nie godzę. To ja tutaj będę za jakieś, nie wiem, pośledzone dziecko robił, czy co? Nie zgadzam się. W sumie w tym zielonym tak... Spalaj. Ale ja teraz muszę stąd wyjść. Ja tylko tyle ci powiem, że ja muszę stąd wyjść, a nie mam punktu zaczepienia nawet. Dlatego się przydaje hak, który z 15 emeraldów możesz zrobić. Hak. Hak. Poczekaj, liny mam. O, liny, po linie wejdę. Co ja bym, poza mi hak jak liny mogę. O Jezu, ale nastawiłem tych lin. To ja się tak. Kopę trochę w dół. To się pokop w dół, a ja wracam w takim razie tam, gdzie planowałem. Kurczę, a żebym nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy. Jak ty to dojrzałeś w ogóle? Że tam jest skrzynia. Nie wiem. Ja się zastanawiam, jak ty tego nie zobaczyłeś. Nie, może dlatego, że ja mam jakieś te przyciemnione te klimaty światełek, tych wszystkich rzeczy, bo tak naprawdę może z tego to wynika? Taka taktyka. Taka taktyka, że to wynika. Dobra, to w takim razie, skoro ja sprawdzę sobie tą teorię, naprawdę sobie sprawdzę, ja mam tyle ołowiu, chyba w pełne dwie skrzynie prawie bym sobie gdzieś tam już uzbierał. Ogólnie ołów, ołów, poczekajcie, sztaba srebra, to nie to, drewno mroku, ruda ołowiu, mam rudę ołowiu, super. Muszę ogólnie jeszcze piec postawić, bo nawet pieca sobie, a nie, mam piec postawić, przepraszam, mam piec. Kamienny mrok, gdzie ja ten ołów, sztaba ołowiu, o, mam 25 sztab. No i teraz pytanie, czy faktycznie... Tutaj, jak tak mówisz, to jest w czym? W stole do craftingu będzie. Tu są pochodnie. Gdzie to jest? Ja szukać. Co chciałem? A, już wiem, co chciałem. To jest taki stół warsztatowy, taki z kółkami. Kufel z drewna mroku, to nie jest to. Na pewno nie to. Ale naprawdę tego nie widzę. Ile nam potrzeba tych sztab na to? Czy jest tu możliwość podejrzenia jakiejś recepty? O, nawet jojo mam, super, no fajnie, ale tylko że jojo mnie mało interesuje. Tu już są zbrojki, to chyba nie, w zbrojkach tego nie będzie. A może będzie, poczekajcie, bo tutaj mam piec. Posęg zbroi, sztaba miedzi, sztabowy. Ołowiane kołowadło, super. Ale to sobie zbiorę, może tych sztabek muszę mieć więcej po prostu. No raczej. Ile tych sztabek potrzebuję? Poczekaj, a ile masz? 14, 25, 39. Nie no, to powinno ci starczyć na jakieś podstawowe. Chyba, że drewna nie masz. Drewno, mam całą sztukę dwie. Nie, przepraszam, mam drewno 37, 39. A sprawdź u tego przewodnika, co możesz skraftować z ołowu. Co ołowu? Momencik, ja jeszcze sobie na spokojnie przeżyję, bo mi się wydaje, że coś mnie ściemniasz. Z tym żelazem. Ja sprawdzałem, nie ukrywam, sprawdzałem jakie są recepturki i tam było wszędzie żelazo, nie było nic powiedziane o ołowiu. To powiem ci, nawet się dobrze składa, że to, skoro faktycznie tak by było, jeżeli masz rację, to ja będę bardzo wdzięczny za takie rozwiązanie, bo... O, wróżka! Wróżka! Gdzie ona mnie prowadzi? Ona mnie prowadzi do twojej skrzynki. No a po co? No właśnie nie wiem. Wiesz, że to jest skrzynka? Weź wyjdź to otworzę sobie. Co? A. Tam nic nie ma. Masz bardzo ciekawe rzeczy ci powiem. Tak, bardzo. Już, tak, a może to w piecu muszę zrobić? Poczekajcie. Gdzie się robi stół ten warsztat ten zaawansowany? A, bo ty odłożyłeś sobie różdżkę na ptaszka do skrzynki i wszystko się wyjaśniło. Dobrze. W takim razie proste pytanie, jak, a chyba, że to muszę najpierw postawić sobie, poczekaj, to jeszcze jest jedna rzecz, którą... Potrzebujesz mi... kowadła, halo. Właśnie, coś, to ja kowadło mam schowane tutaj, dobra, wiesz co, to ja to kowadło sobie postawię, o proszę, to może w kowadle to ja muszę zrobić. Jeżeli to jest faktycznie w kowadle, to ja się dam naprawdę, pochlastam się, po tych wszystkich odcinkach, ja dopiero teraz się dowiedziałem, że to muszę mieć, no wiecie co, jest, wózek górniczy, spoko, to się na pewno przyda. Weź mi tu, bo hasiente mi rozwalisz, no wiesz co, kolego. Ach, łańcuchy. Prędzej sam się rozwali, niż tobie hasiente. Garnek, faktycznie, no nie. Toaleta, wanna, śmietnik, faktycznie wszystko. Ciężki stół warsztatowy, tak.
To teraz lum potrzebuję. To teraz potrzebuję lum, po co ci lum? Bo nie mam spawna tu w ogóle ustawionego. Potrzebuję zrobić lum. Tak, teraz będę sporo craftał. Kurczę, jak teraz widzę, tak, tory górnicze mogę zrobić. Kurczę, to wiecie co? To jest nawet fajnie się składa. Bo przecież my mamy świat Steampunk World, to się nazywa. Ten świat, w którym teraz gramy. Więc wręcz idealny. Idealnie się nada do tego właśnie, że my tutaj... A wiesz, że jest pewna steampunkowa MPC-owa tutaj? Jest? I można steampunkową zbrojkę kupić. Poważnie? Mhm. Mnie podpuszczasz? Ale to dopiero po zabiciu mechanicznych bossów się pojawia. O, to musimy zdecydowanie znaleźć. Dobra, więc co, szukam tego lumi. Kurczę, gdzie to może być? To jest właśnie, fajnie by było, wysoka brama, to raz mnie nie interesuje. Czy jest możliwość jakieś podejrzenia tych receptur oprócz znania na pamięć? Chyba nie. No, receptury, jak masz składniki, to podglądasz u tego tutaj gajda. U tego gajda tutaj? Gajka? U tego gajka tutaj? Gajeka? Tylko z czego może być krosno? Drewno obstawiam. Krosno, no drewno, to przecież mam drewno. Poczekaj, wiesz co, to ja sobie jeszcze do dziabie. O, wiewiórka dostała, jak mi przykro. Sorry, winę tu. Dobra, jeszcze będę miał, ogólnie będę miał strasznie dużo pytań do ciebie. Jak się tutaj sadzi, jak się tutaj mikstury robi, alchemię. Krosno tworzysz w tartaku. Krosno tworzę w tartaku? A tartak tworzę w zaawansowanych tym. Czekaj, zaraz znajdę tartak. Czy ja potrzebuję... Poczekaj, dobra, tartak. Czyli jak klikam na niego prawym i tu stworzenie, tak? Mhm. No i co? I co mi podpowiada? No musisz tam item włożyć. Gdzie? No gdzie? W ten slot taki. Jaki slot? O czym ty mówisz? No kliknąłeś stworzenie, tak? Tak, tworzenie, no. No i tam masz poniżej ekwipunku taki slot. Kosz? Nie. Tam jak masz tą listę kraftowalnych rzeczy. No, umieść tutaj materiał. No mam drewniana platforma? Nie, drewno potrzebuję. Tartak tworzysz 10 drewna, 2 żelaza i 1 łańcucha. 2 żelaza, łańcuch. No ale nie mogę wrzucić więcej ze slotów, on ma tylko jeden slot. No ale jeden i ten wystarczy. Aha. Pokazuje, jakie rzeczy z tego itemu możesz skraftować, tak? Serio? O, to ja się tu męczyłem z recepturkami, szukałem tych recepturek po internecie, a tutaj taki lol, o Boże. To nie jest Minecraft, chłopie. O Boże, marsjański, okej, wiecie co, ja wrzucę sobie jednak tu łańcuch, bo jest zdecydowanie nie widzę tego tartaku, gdzie? Albo, oj, a jak już równa teren, już wykupuję, dobrze, buduj, chociaż tutaj trochę pobudujesz, bo w Satisfactory coś ci nie szło. Ech, dobra, gdzie jest tartak? Właśnie, a propos, o jest, tartak, jest. Dobra, w takim razie potrzebuję dowolnego rodzaju żelazna sztabka. No serio, dziękuję, że mnie zostałem uświeżony. Czyli tak, drewno, żelazna sztabka, ale to co, u niego nie mogę stworzyć, tylko on mi podpowiada. Nie, on pokazuje. Tam jest no taki mniej, bądź jej. Aha, tylko wiesz co, ja mu może bym łańcuch, chodź go odzyskał. Miło by było. Powinien zostać wyrzucony albo do twojego ekwipunku wrzucony z automatu. A dobra, jest, faktycznie, dobra. Wracam, honor, jest. Równaj, buduj. Co za... I teraz. Pytanie, co robimy? Zamek czy... Ogólnie ja myślałem, żeby tutaj zrobić osadę, w tym miejscu, co stoimy, a na tym wzgórzu zrobić sobie wieżę, znaczy na nasze bazy, czyli miejsca, gdzie będą tutaj... Poczekaj, jak to się nazywa? Miejsce z magazynem. Miejsce z tym, no, ten tag jest. Ogólnie protip jest taki, że NPC-ów w tej wersji aktualnie najlepiej rozsadzać na różnych biomach. A, biomach różnych? Aha, tak. No szkoda. Ja wtedy wszystkich... możesz robić sobie portale między tymi biomami i tak dalej. A, jak osady stworzysz, to możesz kupować portale i się tapać. Dobra, wiesz co, jest jedna rzecz, która mi martwi. Niby mam ten łańcuch przy sobie, ale ja tutaj w tym zaawansowanym... Proszę bardzo, tartak tworzymy w czym? W zaawansowanym tym? Bo nie spojrzałem. Gdzie ty, gościu, jesteś? Nie wiem. Gościu, szukaj. Mów mi tutaj. Jak nas powiedzi? Raz, dwa, trzy. Tworzenie, ja potrzebuję. Aha, tutaj muszę ci wrzucić ten łańcuch. Dobra, dawaj mi ten łańcuch. To
Ojeju, ty to budujesz. A przecież pustynię mi nam zrobiłeś. Dlaczego nam pustynię tu zrobiłeś? Jaką pustynię? No ja stoję na biomie pustynnym teraz. A to nie moja wina. Nie, wcale. Okej, dobra, mam tutaj... Tak, można umieścić... Albo pustynię pod spodem. Potrzebuję do stworzenia stół warsztat... A, na stole warsztatowy. Ale nie, przepraszam bardzo. A, dobra, tutaj wchodzi inny biom. No, jak wchodzimy do domku, to wchodzi inny biom. No właśnie, dobra, stół warsztatowy, tutaj lecimy i szukamy, szukamy. Szkoda, że tutaj nie ma wszystkiego, a jest, tartak, dobra, ogarnąłem, jej. Możesz na dachu postawić tymczasowo, nie? Tymczasowo tutaj na dachu? Na tym płaskim. Okej, okay, już. I teraz w tartaku mogę zrobić lum, czyli krasno jednym słowem. 12 drewna. Spoko, drewno to ja ci mam pod dostatkiem, przecież cały dzień spędziłem na zcinaniu. I nawet mogę zrobić komodę, gdzie będę mógł się przebierać. O, miło. Drewniana belka, manekin, kobekin. O, masakra. Dobre. Antał. O, wiesz co? To jest dobre. Trzeba to zrobić koniecznie. A ten zielony biom na dole mi było zostawić. On fajnie wyglądał. Ale ja go nie usuwam. Ja to tylko wygładzam. Dobra, mam to krosno. Jej, słuchajcie, mamy krosno. A skoro mamy krosno, to biorę sobie moje pajęczyny. W końcu będę miał wyrko. Jej, w końcu się prześpię. Po tylu dniach nieprzespanej w nocy. Dobra, szukamy. Gdzie jest materiał? Mamy jedwab. No ba, pewnie, że robię jedwab. 2, 3, 4, 5. 5 czy ile do łóżek trzeba? A, zaraz zobaczymy. Kanapa to nie. A jakbym chciał zrobić łóżko takie wilgachne. Ile tutaj potrzebuję? Ale sobie zobaczę. O, było. Dlaczego odszedłem? Przecież było to łóżko tutaj. A, dobra, mamy. Łóżko można umieścić. A, tylko 5. Dobra, a jakbym chciał takie lepsze z baldachimem albo z czymś? Jest takie coś? Nie ma lepszych. O. Znaczy są inne wyglądy, ale no. O. Z baldachimem chyba nie ma. No da. I łóżko musi być w pomieszczeniu, pamiętaj. O, sła. To jakie zbudujemy tu na górze takie? Już. A. No to buduj, właśnie, to tutaj będę miał. Mam hasiente. Takie moje indywidualne miejsce. Łóżko nie idzie obracać, czy idzie? Oddawaj łóżko! Oddawaj mi łóżko! O, już. Super. Ja idę w kimę. Nie ma mnie. Dawaj, panie. Ja sobie zrobię krótką wrzemkę. Nie patrz co robię. Ja to się, wiesz, tutaj jest zamknięte pomieszczenie, mnie tu nie ma. A ty buduj. Buduj. Poczekaj, drzwi. Gdzieś tu miałem drzwi ekstra. Chyba. Kurczę, gdzie... O, widzisz. No i zabrał mi obraz, no jaki typ? No skoro rzucasz tym we mnie, no to bez przesady. Dobra, oddawaj mi to. O, widzisz, stary guli. O, idealnie, jakoś. Wiesz co, ja mam tutaj takie fajne światełko. Tylko czekaj, gdzie je wcisnąłem? Gdzieś tutaj było. Aha, że to jest ta pałka, to jest flint staff, to co pisałeś. To do tego, do. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Kolce do butów się zakłada na butach, czy się zakłada gdzie? Zakłada się jako itemek tam poniżej, w tych slotach. Okej, okay, już mam. O, super, bardzo fajnie. Gdzieś tu chciałem to światełko swoje zrobić. Cholipka. O, desert torch, to jest tak. O. Moje lepsze. Nie widzę różnicy. Jak to nie, panie? No, wiesz co? No, wiesz co? Dobra, jakie są zadania kolejne? Jakie są zadania? Ogarnęliśmy spanko, aż wiesz co? Nie, punkt narodzin ustawiony. O, dopiero teraz zapało. Dobra, super. Następne zadanko jest takie, że odzyskuję mojego ptaszynę, powiedz mi tylko jak, żebym widział. Bierzesz tą laskę do siebie i używasz jej normalnie. Flint staff, to jest to? No. Okej, okay, poczekaj. Nóż do rzucania mnie nie interesuje, shurikeny. Żybki, blok ziemi to raczej mnie nie interesuje, orzechy też nie, ruda, miedź nie. Czyli powiem naprawdę, czy to mi się podoba, że tak mamy to garnięte. O, jaki sam siebie wysadza. Kryształ życia, potrzebuję 10, żeby powiększyć o 20. O, to wiecie co, to ja ten kryształ życia sobie ogarnę, że sobie odłożę. Wiem, że miałem nie klonować, no ale sorry, kryształ życia nie klonować, to chyba byłoby głupota.
ruda ołowiu i to jest wszystko. Miałem mówić właśnie, że dobrze, że tutaj jest ołów i miedź. To jest typowy steampunk, naprawdę. Jak ja się cieszę. Dobra, siódemka. Ciekawe, jakie masz jeszcze rudę. Ło, mam ptaszynę, jest! Mój ptaszek, witaj przyjacielu, jedyny tutaj. Ćwir, ćwir. Tak, dobra, wiesz co, skoro mamy już ptaszynę odzyskaną, idziemy się zemścić. Zemsta, panie. Tylko teraz ci powiem, czy ten idziemy na zemstę. Nie. W sumie ja miałbym dla ciebie propozycję wybrać się na pustynię. No, dlaczego na pustynię? Ja na pustynię już byłem. Bo tam jest taka fajna dziurka z robakami. Ale już tam byłem. A zabrałeś wszystko? No, dosyć sporo, mi się wydaje. Raczej chciałem bardziej iść do kopalni z wózków. Z wózkami. A. Tam na lewo. Mega na lewo. Wiii! Are the champions. Dżungla. Tak, za dżunglą. No właśnie tutaj eksplorowałem ostatnio i tu jest dżungla i później jest szkarłat. I pomiędzy dżunglą a szkarłatem jest wejście do podziemi, gdzie zginąłem i teraz będę się mścił. Takiego tankera jak tutaj Mr. Dolmine, no to naprawdę zarządzimy im, może zrobimy im jesień średniowieczastynków. Obajła mo, Sinir. Iiii, fajnie się szybuje. Tutaj. Ale ty jeszcze z parasolką nie leciałeś? Widziałem tą parasolkę gdzieś, ale nie wiem, nie widziałem jak jej użyć. Ale powiedz mi tak naprawdę, czy tu się opłaca tutaj robić... O ty gadzino! Ten cave, czy nie ten cave? Ten cave. Jak widzisz, pełno pochodni, więc ten cave, tak dokładnie. Ścigamy ślimaki. Chodzimy w dół i w dół i w dół i w dół i zaraz będzie zemsta. Zemstwa. A właśnie, co to jest za surowy stent? Co tutaj? Tungsten? Czyli Wolfram. Czyli co? Wolfram. Dlaczego to? To jest ciut lepsze od żelaza, ale ciut gorsze od złota bądź srebra. Dobra, poczekaj na mnie może, kolego. Tu jest płatka. A jak mogę wyjść z tego wózka teraz? Czekaj. Na przykład. Albo R. R, dobra, tu jest płatka, tak? Poczekaj, to już tak, pochodnia. I już dłubiemy, Rozwal tego klasia. Coś tu wypadało. Dziwny surowiec. To nie jest surowiec, to jest coś ale płot. To jest płatka? Ten kamień? Pułapka. A pułapka! A to gdzie jest ta płotka, w tutaj mówiłaś? Ja mówiłem tylko o pułapce. A jeszcze mam płotka. Oj, psuj. Skrzyneczka. Dziwne, że wybrałeś się na samym początku na dżunglę. To jest tak bardziej niebezpiecznie. Ale to. Wiesz co, w sumie znowu jestem zatruty. Super. Ale to co miałem? Chciałem się zemścić, a tam widzę, że... fajne rzeczy tutaj. Fajne rzeczy? Weź sobie odczuj. Poczekaj, tylko muszę postawić... Jak mogę postawić pochodnie na... kurczę, na ścianie? Na niektórych się da, ale na przykład tutaj, gdzie ja stoję, nie? To jest takie bardziej tło niż ściana. A to zielone na przykład to jest ściana. Aha. Trzeba rozróżnić tło od ścian. Dajcie spokój, ja chcę tam wleźć. Łaś. O, już wlazłem. Co my tu mamy? Dozownik miodu. Miodek będzie, pochodnia. Mikstura. Sztabal tungsteinu, glina, pukawka. No, tutaj jest tungsten, mogę cię wykopać. No to wydobywaj. A tutaj jakieś serce jest? Co to jest w tym? Ciekawe. A właśnie miałem się pytać, co daje lepszy złoty kill-off? Bo w Minecraft to był najgorszy z chyba skill-off, jaki był dostępny. Zaraz po drewnianym. Szybciej kopiesz. No tak myślałem, że tylko to. Plus tam możesz wykopać chyba więcej bloków złotym niż. Okej, okay, tungsten kopiesz to. A to co, tory już się tu skończyły? A pytanie, czy z miedzią jest jakieś fajne kombo zrobić, żeby fajnie tutaj... Da się mieszać metale, żeby lepsze jakieś te metale pozyskiwać? Nie. Czy co, nie bez modu. Czy miedź tutaj jest taka słaba? Chociaż są niektóre metale, które tak można się pobawić, ale no... Miedź tu jest... To niedocenienie mojej nacji. Ja się tak nie godzę na takie coś. Słabix. Mega słabix. Są
Sam jesteś słaby. Dobra, to co? Lecimy w drugą stronę? O, jeszcze srebrne monety znalazłem, fajnie. To co, idziemy w drugą stronę? Znalazłem ul. W drugą stronę jest ul. I jadę. A ul oznacza tylko jedno. Jadę! Będzie przyczółka do zabicia. Gigantyczny boss. No co, boss? Jaki boss? Już boss? Ty nie jesteś chcesz pszczółki? Pszczółki, ja chcę pszczółki. Ale to jest taka pszczółka boss, królowa pszczółek. Tak? A mogę tu coś zbierać w ogóle? Nie. Czekaj. O, dostaliśmy achievement. Where is the hell? Nie, nie ma tu nigdzie tego, gdzie bossa. No nie, jest tutaj. Ale na razie nie będziemy chyba respić bossa. No nie, miodu bardziej bym chciał. A masz wiadro? Stać cię na wiadro? No nie. Aha, ale to wszystko to jest miód, tak? To jest to tutaj. Mhm. Okej. Okay. Dlaczego tutaj tory nam niszczą? Ja nie chcę, by nam tory niszczyło. No, pozbierać ci tory, to się przyda, nie? Aha, żeby... A, no dobra, w sumie można i tak. To zbieraj. A ja idę się bić. Zemścić się. To chyba nie się opłaca kupować tory niż... Ojeju, zbierać. Ale naparzają tutaj mi mocno. O, to ten dział mnie zatruł. O, zemściłem się, tak. A ty masz coś strzelającego, ja też takie chcę. No to rozwal serduszko, powodzenia. Aha, super. Nie no, można rozwalić serduszko, tamto, tylko trzeba materiały wybuchowe. Mhm. I jak rozwalić serduszko, to jest szansa, że ci meteoryt spadnie gdzieś na świecie, a aha, jak ci spadnie gdzieś na świecie meteoryt, to będziesz miał fajne rzeczy. Poczekaj, jak rozwalę które serduszko? No tamto takie ludzkie bardziej, niż to serduszkowate. Nic, jakie ludzkie? Nie wiem, o czym to mi mówisz teraz. No tutaj na lewo co były. Wróć. A, tamto. Jak to rozwalę, to co, meteoryt mi spada gdzieś? No, jest szansa, że się meteoryt rozwalić. W sumie tutaj jest takie najłatwiejsze. Rozwalić mam? Wiesz co, nie. Albo dobra, że rozwal, to przynajmniej może coś zdobędziemy. No, rozwalam. Zielone pochodnie, będzie zielone się w tempo, miło. Złota cegła. Uuu, czy mogę cegły przetopić na coś? Złote nie, ale możesz ich użyć do dekoracji. A, dobre i to. Dobra, rzucam jeszcze jedno. Jedną laskę dynamitu. A to może było na no, dwoje, poczekać. Wybuchowo dostaliśmy smashing pupsa. O, z tobą to ja widzę, te porządzimy. Dropnął. Bierzesz? Co? Już idę. Moment, gdzie ty jesteś? Poleciał gdzieś tam. Jadę do ciebie, czekaj, jadę. Uiii, okej. Okay. Are the champions. Gdzie ty jesteś? Jezu, jak daleko. Gdzieś ty doleciał, panie. O, no przed ciebie. A, to serduszko, tak? Tu na dole leży pistolet, już jedno rozwaliłem. Uuu, jaki karabin. Wow. Strzel. Poczekaj, gdzie on jest? Tutaj? Pukawka? Grabacz? Boski! Ja mam muszkę. Gdzie mogę strzelić? O, drugie serduszko, poczekaj. Ogarnę to. Już mamy dwa kryształy, super. Gdziekolwiek mam strzelić? No, strzel sobie. Poczekaj, to żeby oświetlę sobie, żeby chociaż widział, gdzie tam strzelam. Wow! A jest ograniczona. A ograniczona amunicja jest. Trzeba uważać. Ale jak można amunicję robić? To najlepiej chyba kupić. Z tego co wiem. No. O, czekaj, skrzynka, wydobędę. To wydobędzie i będziemy wracać do bazy. O, jakie fajne rzeczy. No, już ja się domyślam. Mam pierda w butelce. Że co? To demonstruje działanie. Ale to chodźmy na zewnątrz. Pana to. Ojej, no wiesz co, ty, jak kopciuchu, ty. Coś ty grochówkę jadł. No nie. Jaki typ. To ty zasmroził. Czyli jak rozwalimy to serce, to meteoryt spada, tak? Znaczy, uznajmy to. Trochę inaczej działa. Czyli? To zależy ile serc rozwalić. Przy pierwszym jest szansa na meteory. Pułapka! Tam była pułapka! Później masz... To jest pułapka! No wiem. Później chyba masz szansę, że goblinów armia... Nie jestem pewien. Tego wiem na pewno, że przy trzecim respi się boss. Aha. Ale za każdym razem coś najlepszego przychodzi. A się z tego... Nie. To liczy do trzech, nie? Aha.
Czek się zaruje. Dobra, ja się w sumie mogę wytepać do domku. A w sumie myślę, że dlaczego ja biegam? Przecież też to mam. No, w sumie. 8. O, jesteśmy. No nie, jakim prawem? Przecież zaliczyło mi punkt. No tak, z tym, że mnie zaliczyło po tobie, więc ja mam priority. Ale mi cofa tutaj! Z no powrotem. Tak, bo tylko jedna osoba może mieć zaklejmowane łóżko. Tolmej! Ale wiesz co, to się dobrze składa, bo mam pełną skrzynię skarbu, więc jak najbardziej tak. Dobra, w sumie okej. Pozabieram wszystko co cenę. Mam jakąś książkę, o, mam mikstury. Płytkę nagrobkową to może później. Ale tutaj pozbieram sobie, nie, dobra. To w sumie się nawet dobrze składa, bo tu gwiazdkę miałem, więc jak najbardziej, no spoko. Serca, co mamy? Co? Drewno się nie stakuje? Znaczy drewno, kurczę, a nie, to jest to. Co mi tu jest niepotrzebne? Zwłoklości, ruda platyny, blok ziemi, niepotrzebne drewno sobie wezmę. Ręka zombie to jest nie. Mikstura żelaznej skóry wezmę sobie. Gliniany blok, nasiona, ale gliniany blok mi się przyda, bo... Aha, nasiona dzienicy, to może się później zajmiemy tym, sadzeniem. Ruda łowy to na razie nie. Żel, to sobie weźmiemy. Co tu jeszcze mamy? Ruda tungsteinu, o, pełno rudy, super. Blok plasku stwarzamy, parasolowy kapelusz. O, ciekawostka. Takie coś jeszcze mam, kamienny blok mi się na razie nie przyda. Na razie, tymczasowo. Żądło, soczewka. Soczewka co mi da? Jakieś wynalazki? 6 soczewek i możesz sobie bossa zrespić oczko, pierwszy boss. To może ja sobie z tym jeszcze poczekam, a sobie jakieś lepsze zbroje zrobię albo cokolwiek. Później możesz bliźniaki zrespić, jak masz więcej tego, ale to dopiero w hard mode. Aha. To cię na razie nie interere. Interererere. Dobra, czyli mimo wszystko, pomimo, że sobie zrobiłem łóżko, to ty, Mendo, ty, Draniu, zaklejmowałeś pierwszy. I nawet mi o tym nie powiedziałeś, żebym zasuwał teraz. Trudne sprawy. Wiesz co, jeszcze jedna ciekawostka mnie tutaj interesuje. Mianowicie, podobno na pustyniach są zakopane piramidy. Ale ja tutaj w tej pustyni piramidy nie widziałem. Bo to jest taka mrówkowa pustynia, powinna być jeszcze druga pustynia i piramida nie zawsze się respi. Aha. No wiesz, ja stamtąd wyciągnąłem kolesia właśnie tego z kijaszkami, tego golfistę. Więc tam raczej mocno wyeksplorowałem. Czyli widzicie, dziadek sobie zrobił. A jak zniszczę łóżko, to wtedy się mi zrobi to, tak? Teoretycznie. Dobra, to wiesz co, to ja zrobię jednak mądrzej. Zrobię po... tak, żebyśmy obaj na tym skorzystali, a nie, że tylko ty. Buduję sobie, tylko że tutaj trzeba... tak, rozwalić to. Ciekawy jestem, czy można tutaj zbudować na przykład... Wiem, co zbuduję. O, już wiem, co zbuduję. O, dawać mi siekierę. No kurczę, dlaczego ja wyrzucam? Nie chciałem wyrzucić. Nieładnie. Dobra, to wiecie co, ja jeszcze sobie tutaj ogarnę. Protip, jak wejdziesz w ekwipunek pod escape'em, z altem możesz sobie zaznaczyć itemki, żeby nie móc ich wyrzucić. Znaczy ja mam pod E, bo mi łatwiej pod E się pracuje. No to właśnie z altem możesz sobie zaznaczać itemki, które uznasz za cenne. Naciskam alt, poczekaj, naciskam. Przytrzymujesz gwiazdką. Dobrze, już widzę. Pistolet, pewnie, że pistolet, no tak, oczywiście lina, grzybki, o i już mam wszystkie zrobione. Wiesz co, to jest wszystko mnie rzeczy jedna interesuje. Ja znowu mam pełną skrzynię, to skrzynia mi w ogóle tutaj jest. Dlatego postawiłem tam na górze. A, okej, okay. To ja w ogóle w kufrze mam pełną skrzynię, o, to wiesz co, to trzeba będzie w przyszłości na pewno ogarniać magazyn, to już no, jestem tego pewny. Natomiast... Jestem tego pewny, tak, jak najbardziej. Natomiast, co mnie dzisiaj jeszcze interesuje, ostatnia rzecz, wywalę tylko... Dosownik miodu, to się pewnie dowiem, do tworzenia przedmiotów specjalnych, to się dowiem pewnie niedługo. Tworzysz meble z miodu. Meble z miodu, okej, okay, spoko. Łańcuch należy, tylko damy żal. Ja chcę sobie zrobić drugie łóżko, czyli lum jest potrzebny, ale najpierw potrzebuję ściany. A ściany, no to są przecież... A widzę, ściana ula. Jest spoko. Dawać ściana. Zwykła ściana na razie mnie interesuje. Ogólnie też przypominam, jeżeli ktoś z was ma bardzo jakiś fajny projekt, który byście chcieli, żebym na przykład zrobił domek, jakiś właśnie taki faktycznie fajny, to dajcie mi znać,
dajcie mi znać w komentarzach, dajcie mi znać na Discordzie albo na Facebooku. Napiszcie mi koniecznie, bo chcę zrobić naprawdę epicki, epicki domek tutaj dla naszych osadników. Dla siebie zrobię pewnie jakąś wieżę widokową albo diabli wie jeszcze co. Coś na pewno wymyślę, zobaczymy w każdym razie. Natomiast liczę na waszą inwencję twórczą. Liczę na wasze właśnie pomysły, jakieś screeny, jakieś propozycje, jak mógłby ten domek osadników, ten pierwszy, wyglądać. Chyba że ewentualnie macie propozycję, jak mógłby wyglądać mój domek. To też jest temat, zostawiam otwarty. Dobra, zrobimy tak, że rozwalam tartak i tu sobie postawię to łóżko. A tartak postawimy niżej, po prostu niżej. Gdzie jest tartak? Właśnie w sumie tartak mi jest teraz niepotrzebny. O właśnie. Moje łóżko, ja chcę łóżko sobie zrobić. Łóżko. Aha, tu muszę zrobić materiał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, mamy to. I teraz, o, i faktycznie jest. Ale to powiem ci, dzisiaj się ciekawych rzeczy dowiedziałem. Jednak... Ty jeszcze tej gry nie znasz. Wo, ja z tej gry to... Dawno i widzę, tak się to pozmieniało, że ja tutaj tej gry mocno nie ogarniam. Dlaczego łóżka nie mogę zrobić? Pytanie. Mam jedwab, 5 sztuk. A tam nie 6 było potrzebne? Zrobię 6. Ale łóżka nie mam odkrytego. Łe, ktoś mnie tu oszukuje. Drewno zwykłe prawdopodobnie miało być. Gdzie jest kolega? Tutaj helper. Gdzie go wywiało? Tutaj aż cię wywiało, no wiesz co? Na pustynię idziesz? No chłopie, na tej pustyni tutaj pomijałeś tyle skrzynek, że ja się za głowę łapę. No, z głowę złapę. Przecież ja tutaj dopiero zacząłem. Ile? Może dwa razy tam zaglądałem. Bardziej mi zależało po szukaniu żelaza, a nie... Gadzino. Spoko. No właśnie z... w tej pustyni najszybciej byś żelazo znalazł na tym świecie ołowie. No na pewno bym właśnie znalazł, ale to widzisz, musiałem być mocno uświadomiony. 15 wiesz, drewna... Jest sposób na uzyskanie żelaza na tym świecie, nawet kilka. 15 drewna 5 i to muszę w tartaku, a to w tartaku. Dlaczego? Bez sensu. Dlatego nie mogę łóżka, bo przedtem mi przy... jak stałem przy lum, przechwyciło mi, że stoję przy tartaku i dlatego miałem dostęp, ale mnie to zrobiło. Nie no, dobra. Możesz stać przy obu i przechwycić. Tak, przy tylko że tartak miałem schowany. I teraz dopiero łóżko znajdę. No wiecie co, gra na mnie naprawdę próbuje trollować. Ale wiecie co, to ja sobie zrobię jeszcze inny myk. Ja sobie zrobię łóżko inne. Nie będę w standard leciał. Co mi tam? Ha, luksusowe palmowe łóżko. Dobra, w takim razie wiecie co, sądzę, że w tym miejscu się zatrzymamy. Ja jeszcze tutaj oczywiście zakrajmuję, bo zaraz ten gadzina mi tutaj będzie stwierdził, a nie działa, bo jeszcze oświetlenia nie mam. Zajwaniam swoje świeczki. To miał być mój pokój z tak a propos. Gadzino. Sorry, taki mamy klimat. Dobra, to się rozwalę i ja to ten pokój zajmę. Albo dobra, w sumie możesz spać u sobie u wieśniaków, ja sobie będę budował wieżę. Dobra. Jak mogę? Bambus B, no kurczę, dlaczego ja to zebrałem? No bez sensu. Ja chcę tutaj punkt ustawić sobie. Gdzie jest ten komunikat? Jak, no, naciskam na niego, a on nic, nie reaguje. Wystarczy, że się prześpię, czy co? Zobaczmy, co ty tu już zdziałałeś. Mam pewne podejrzenie. No. Prawdopodobnie za małe pomieszczenie zrobiłeś. Nie, o, teraz dopiero... już wiem. Dobra, już wiem, bo ja miałem zetki i on się kładł. Jak jestem z daleka od niego, to punkt narodził ustawiony. I teraz sobie przetestuję. Ósemka, uwaga. Nie! Jestem załamany, cofnęło mnie. Tym razem ja nic nie zepsułem. Dobra, wiecie co? Nie. Ja dowiem się, o co chodzi z tym łóżkiem. Ale póki co, dziękuję wam wszystkim za to, że byliście ze mną. Dziękuję wam za tą aktywność wszelką, jaką do tej pory okazywaliście. I zapraszam was oczywiście do kolejnych odcinków. Jak widzicie, teraz będziemy rozgrywać z Tolmajem, a jeżeli macie chęć łącznie z tutaj do naszej ekipy dołączyć, to napiszcie mi w koniecznie w komentarzu o waszym doświadczeniu z Terrarią. Napiszcie mi koniecznie, co sądzicie w ogóle o tej rozgrywce i co byście chcieli zrobić. Jeżeli macie też jakieś projekty budynków, to mile je przyjmę i zobaczę co. Mam pitona.
Tak, dobra. W każdym razie jeszcze raz dzięki, do usłyszenia. Hej, pa, pa.